Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje restauracja Pod Księcia Górką w Oleszycach, ulica Zamkowa 61M. Organizator imprez okolicznościowych, wesel, komunii i bankietów. W ofercie także zestawy obiadowe i najsmaczniejsza pizza wraz z dowozem do domu. Restauracja zaprasza od wtorku do niedzieli od 16 do 23. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Jedenastego grudnia, Iwona Buczko, zapraszam na nasz serwis w obiektywie. A w tym serwisie m.in. Telewizja Lubaczów ma już 5 lat. Ciche życie Jerzego Tyburskiego w Galerii Oficyna w Lubaczowie. Rekordowe akcje zbiórki krwi w Choryńcu i Lubaczowie. Rozlosowano nagrody 7 edycji loterii Autolokata Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Podziękowania dla wolontariuszy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaczowie. A także pierwsza nagroda dla najaktywniejszego koła pszczelarzy na Podkarpaciu dla terenowego koła pszczelarzy w Lubaczowie. Jesteśmy z Wami już 5 lat. Na początku listopada minęło pół dekady, odkąd w internecie pojawił się pierwszy materiał przygotowany przez lubaczowską telewizję internetową. Telewizję powołała do życia Fundacja Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II, funkcjonująca przy parafii konkatedralnej w Lubaczowie. Wsparcia udzielił starosta lubaczowski Józef Michalik, dzięki któremu telewizja Lubaczów otrzymała swoje studio przy Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie, a także wójtowie i burmistrzowie z wszystkich gmin powiatu. Przez te 5 lat staramy się pokazywać wszystko, co dobre dzieje się wokół nas. Działalność rodzimych instytucji, szkół, stowarzyszeń, fundacji oraz samorządów, promować ciekawe inicjatywy podejmowane w całym powiecie lubaczowskim, mówić o sukcesach jego mieszkańców i relacjonować niecodzienne wydarzenia, których coraz więcej na naszym terenie. Materiały telewizji Lubaczów są dostępne na stronie internetowej www.lubaczow.tv oraz na naszym kanale na YouTube. W każdy piątek wydajemy serwis informacyjny w obiektywie, a we wtorki powrócił właśnie serwis sportowy. Oprócz tego na bieżąco przygotowujemy filmy z wydarzeń w powiecie. W tym roku realizowaliśmy także m.in. cykl Lubaczowskie Zaprasza, spotkania z kulturą i twórcami ludowymi ziemi lubaczowskiej, w którym swoją twórczość przedstawiali artyści ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej. Od kilku tygodni telewizja Lubaczów jest także członkiem grupy medialnej Na Żywo, innowacyjnego projektu zrzeszającego we wspólną stację internetową lokalne telewizje z całego Podkarpacia, m.in. z Łańcuta, Gorlic czy Wisły wraz z Podkarpacką Telewizją i Twoją TV. Materiały grupy Na Żywo można znaleźć na stronie www.rzeszownażywo.pl. Siedem obrazów znanego zamojskiego malarza o lubaczowskim rodowodzie Jerzego Tyburskiego od niedzieli można oglądać w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wystawa zatoczyła swoisty krąg po całym kraju, by na koniec trafić do Lubaczowa, miejsca urodzenia artysty. Bazując na doświadczeniach malarstwa historycznego, głównie północnoeuropejskiego i włoskiego renesansu, twórca podjął dialog z rzeczywistością, odwołując się do wspomnień z lat dziecinnych spędzonych w podlubaczowskich Oleszycach. Podczas wernisażu artysta przybliżył przybyłym na wystawę swoją twórczość, odwołując się do swoich zapisków pamiętnikarskich. Ujawnił przy tym swój talent literacki. Liryczne nastroje pojawiły się szczególnie we wspomnieniach z czasów dzieciństwa spędzonego w domu przy ulicy Kolejowej w Oleszycach. Dalej rozciągały się ostoje drewnianych domów z rozgadanym ptactwem domowych obejścia. Czuć było zapach mokradeł, palących się drew i suszonego tytoniu. Moja droga ze szkoły do domu. Chciałoby się pozostać na wieczność. Mityczne Oleszyce, gdzie za winokrękiem, który wyznaczał koniec świata, można było usiąść i spuścić nogi. Kochane i nawiedzające mnie na jawie i we śnie kraina, moja Arkadia dzieciństwa. Bohater spotkania na wernisażu czuł się podobno jak u siebie w domu, tym bardziej, że na otwarcie przybyła jego rodzina zamieszkała w okolicach Lubaczowa. W
50 nagród o łącznej wartości ponad 102 tysięcy złotych rozlosowano w sobotę 5 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie wśród posiadaczy lokat w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie, którzy wzięli udział w 7 edycji Loterii Autolokata. 4 dni później samochody trafiły w ręce nowych właścicieli. Aby wziąć udział w losowaniu, należało w okresie od 3 marca do 31 lipca bieżącego roku założyć w jednej z placówek Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie lokatę w kwocie minimum 1000 zł i utrzymać ją w całości do 1 września bieżącego roku, a także wypełnić kupon loteryjny i wrzucić go do specjalnej urny. 5 grudnia spośród uczestników loterii wylosowano 50 szczęśliwców, do których trafiły 2 samochody osobowe, a także telewizory LED, laptopy, konsole Xbox, drukarki wielofunkcyjne, odkurzacze żelazka, kuchenki mikrofalowe i blendery. Nagroda gwarantowana dla oddziału Stare Dzików Toyota Aygo trafiła do Tadeusza Brosia z Lubaczowa. Nagroda główna, samochód osobowy marki Toyota Yaris, przypadła Marii Witko ze Starego Sioła. Jak zwykle na lubaczowskim rynku przedstawiciele banku spółdzielczego przekazali kluczyki do wylosowanych samochodów ich nowym właścicielom. Proszę mi powiedzieć, jak pani się czuje w swoim nowym samochodzie? No bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwa, bardzo się cieszę. Każdy chyba tak myśli, rzuca te kupony, żeby wygrać, no ale nie, myślałam, żeby wygrać, ale nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się, jestem bardzo szczęśliwa, bardzo się cieszę. To jest dosyć duża nagroda. Czy podobną nagrodę już kiedykolwiek pani wygrała, czy to pierwszy raz? Pierwszy raz. Nigdy nic nie wygrałam, to jest pierwsza moja nagroda w życiu. Mile jestem zaskoczony nagrodą i w ogóle nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, że coś takiego. No, zaskoczony jestem bardzo mile, jeszcze raz powtarzam. Od dawna ma pan lokatę w Powiatowym Banku Spółdzielczym? W Powiatowym Banku Spółdzielczym w ogóle... Może zacznijmy od tego, że z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym współpracuję już bardzo, bardzo długo. Bo wszystkie rachunki firmowe, które mamy, to od początku firmy to są w Banku Spółdzielczym. Tak samo jak i kredyty i wszystko bierze się poprzez ten bank. A odnośnie lokaty to mamy chyba od 5. albo od 4. edycji. Zawsze warto grać, jeżeli szanse każdy jednakowe ma i po prostu się opłaca, to... Wiadomo, że jest i z tego są korzyści i bank ma i my mamy, bo dla nas jakieś odsetki, nie patrząc już na nagrody, ale odsetki są tutaj w każdym jednym banku, także tutaj nie ma żadnego ryzyka. A do 5 lutego 2016 roku można już zakładać konkursowe lokaty, które wezmą udział w 8. edycji loterii Autolokata. W tej odsłonie każde 2000 zł powierzone bankowi na lokatę daje jeden kupon konkursowy, a do wygrania będą znowu 2 samochody osobowe Toyota Yaris oraz ponad 40 innych nagród, a wśród nich m.in. drony z kamerami. Szczegóły na stronie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie pod adresem bslubaczow.pl. W czwartek w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie dyrekcja, pracownicy, a także podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działającego przy Zespole Placówek imienia Jana Pawła II w Lubaczowie dziękowali młodym wolontariuszom, którzy na co dzień są obecni w życiu ośrodka i jego podopiecznych. Spotkanie było też kolejną okazją do tego, by potwierdzić, że młodzi lubaczowianie reprezentują sobą bardzo wiele i są skorzy do pomocy. Organizatorzy spotkania dla wolontariuszy z lubaczowskich szkół, a także przedstawicieli samorządów i instytucji, które są przychylne i wspomagają Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, przygotowali podziękowania w formie ręcznie wykonanych aniołów, a także występu muzycznego podopiecznych ośrodka. Swoje szczęście odnajdą ci, którymi mierzą ci chciwość. Swoje szczęście odnajdą. W ten wyjątkowy i uroczysty sposób chcieli podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień są obecni w życiu ośrodka i jego podopiecznych. Spędzają z nimi czas na zabawie i nauce, pomagają w zwykłych czynnościach i motywują do działania. Robią to wszystko, choć jak sami przyznają, współpraca z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą nie zawsze jest łatwa, jednak zawsze w efekcie przynosi uśmiech i radość. Kochane młodzieży, ja z ramienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na wstępie już chcę wam bardzo serdecznie podziękować za pracę z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Jest to praca, wiemy wszyscy, niełatwa. Nasze dzieci wymagają szczególnej opieki, szczególnej troski, szczególnego zrozumienia. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście z nami, wspieracie nas w naszych działaniach
nie tylko na szczeblu lokalnym, ale na szczeblu wojewódzkim, przy dużych imprezach wojewódzkich. Bez Was te imprezy o randze lokalnej, czy o randze wojewódzkiej, czy o randze ogólnopolskiej na pewno by nam się nie udały. Ale oprócz tego jesteście z nami na co dzień. Przychodzicie na różnego rodzaju zajęcia, czy artystyczne, czy sportowe. Też za to Wam dziękuję, bo poświęcacie swój wolny czas i jesteście z nami od bardzo wielu lat. Dziś, w ten szczególny dzień, chcemy Wam za to serdecznie podziękować tymi oto aniołami. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie dbać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Terenowe koło pszczelarzy w Lubaczowie otrzymało właśnie pierwszą nagrodę w konkursie na najbardziej aktywne koło pszczelarskie, który przeprowadzono w ramach wojewódzkiej kampanii edukacyjnej Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie. W nagrodę koło otrzymało miodarkę czteroplastrową, stół do odsklepiania, odstojnik nierdzewny oraz topiarkę do wosku z dodatkowymi opcjami. Komisja konkursowa doceniła istniejące od 1962 roku lubaczowskie koło m.in. za liczbę pozyskiwanych miodów, aktywny udział ponad 140 pszczelarzy koła w szkoleniach i warsztatach, przygraniczną współpracę z pszczelarzami z Ukrainy i Słowacji, czy pozyskiwane dotacje unijne. Co jest takiego, co nas wyróżnia? Myślę, że tak, że to, że założyliśmy Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej Ekobarć, bo te dwie organizacje, czy koło, czy stowarzyszenie, nawzajem się uzupełniają. I tu może my mamy tą przewagę nad innymi, że możemy pozyskiwać środki zewnętrzne. No po drugie, zaangażowanie i samego prezesa, i zarządu, i pszczelarzy, bo co nas tu może tak szczególnie wyróżniać? To, że robimy szereg szkoleń. I to u siebie na miejscu, jak również wyjeżdżamy w teren, nie tylko w teren, na teren Podkarpacia, ale i poza Podkarpacie i też nawet poza granicę Polski. Wyróżnia nas też to, że mamy dwa miody lubaczowskie zarejestrowane jako miody tradycyjne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pracujemy nad kolejnymi czterema miodami. Mam nadzieję, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pomogą nam w zarejestrowaniu kolejnych miodów. To też jest jakiś taki ewenement, bo poza miodem spadziowym ze Spadzi Iglastej, tym podkarpackim, no są te jeszcze dwa miody lubaczowskie i na tym się kończą miody jakieś wyróżnione na Podkarpaciu. Powiem, że wyróżnia nas to, że mamy kapelana, ksiądz Jerzy Sopel. Żadna organizacja na Podkarpaciu nie ma kapelana. Mamy sztandar, mamy swoją orkiestrę, zespół muzyczny, pszczelarski. No to chyba też nas w jakiś sposób wyróżnia. Poza tym no jesteśmy największą organizacją na Podkarpaciu. Ponad 140 członków, ponad 142 pasieki, ponad 5 tysięcy rodzin pszczelich. Zdecydowanie dominujemy na Podkarpaciu jako organizacja lubaczowska i dalej kolejny, myślę, sukces to współpraca przygraniczna. Nagrodzone koło, choć ma na koncie wiele sukcesów, boryka się także z problemami. W tych 140 pszczelarzy, których mamy zarejestrowanych u nas w naszej organizacji, no to większość jest w wieku poproprodukcyjnym. Są to renciści, emeryci. Jest też jakiś procent, gdzie pszczelarze zgłaszają, że nie mamy następców. To jest dalej problem, prawda? Co z tego, że mamy przewspaniałe środowisko lubaczowskie? To jest naprawdę pod względem ekologicznym najlepszy teren, uważam, na Podkarpaciu. Ale nie ma następców. Innym problemem to koledzy czy koleżanki pozostające poza organizacją. Według rejestrów powiatowego lekarza weterynarii to niby jest nas na ziemi lubaczowskiej zarejestrowanych prawie 250 pszczelarzy, czyli ponad 100 pozostaje poza organizacją. A to są już konkretne problemy.
koledzy pozostający poza organizacją nie, razem z nami nie uczestniczą w likwidacji na przykład warozy, szkodnika, który naprawdę pustoszy niejednokrotnie nasze pasieki. Na święta stajemy się bardziej życzliwi i skłonni do pomocy. Potwierdziły to dwie ostatnie akcje krwiodawstwa w Choryńcu i Lubaczowie, które zgromadziły niespodziewane rzesze mieszkańców powiatu, chcących podzielić się tym nieocenionym lekiem, jakim jest krew. W Choryńcu tamtejszy Klub Honorowych Dawców Krwi Ratownik akcję zorganizował w Mikołajki. Do oddania krwi zarejestrowało się 69 osób, z czego krew oddało 56. Łącznie uzbierano ponad 25 litrów krwi. Na dawców czekała także miła niespodzianka. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Choryńcu ufundowało 5 karnetów na basen, które pod koniec akcji zostały rozlosowane wśród oddających krew. A w Lubaczowie 10 grudnia, mimo deszczowej aury, przed krwiobusem ustawiła się niezwykle długa kolejka chętnych do oddania krwi. Lubaczowski Klub Honorowych Dawców Krwi Krwinka wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zorganizował dodatkową akcję poboru, nieuwzględnioną we wcześniejszych planach, w związku z deficytem krwi. Lubaczowianie także nie zawiedli. Zrobił się ogromny deficyt krwi, brakuje tej krwi jak nigdy. O tej porze roku nigdy nie brakowało, był jej nadmiar i nie przyjeżdżali do nas nigdy w grudniu. W tym roku jednak poprosili o pomoc, żeby zorganizować dodatkową zbiórkę. Jednak podzielić się tym bezcennym darem, więc myślę, że ci, co czują jakąś taką potrzebę, to dzisiaj przyszli. A jeszcze proszę mi dwa słowa powiedzieć, jak na dzień dzisiejszy ma się Lubaczowski Klub Honorowych Dawców Krwi? Klub ma się bardzo dobrze, działa dosyć prężnie. Staramy się pomagać nie tylko naszym krwiodawcom, ale i mieszkańcom Lubaczowa. Właśnie parę dni temu pozyskaliśmy 20 ton jabłek, które rozdajemy do szkół, przedszkoli, też i odbiorcom indywidualnym, seniorom, do Związku Niewidomych. Staramy się spotykać jak najczęściej. No i oczywiście czekamy na czerwiec, bo wtedy będziemy obchodzić nasze 5-lecie działalności tego klubu. Myślę, że Państwa też zaproszę, że będzie to ładna uroczystość. Ja już się do niej przygotowuję. Chciałabym, żeby wypadła jak najlepiej, bo ci ludzie są naprawdę warci wszystkiego. Oni to taką się czuje potrzebę. Jak już się odda raz, drugi raz, to tak trochę jak tego wilka ciągnie do lasu. Chciałoby się jak najwięcej. Sama dosyć późno zaczęłam oddawać tą krew, ale prawie 9 litrów mam na swoim koncie i jestem z tego bardzo zadowolona, nawet bym powiedziała dumna, że w jakiś sposób mogę pomóc, bo nie zawsze ktoś tam chce pomagać. Łącznie 51 dawców oddało prawie 23 litry krwi. Wypełnia się ankietę, po prostu później idzie się do lekarza, pytają się, czy jest się zdrowym, czy brało się jakieś tabletki, czy jakieś zabiegi były. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, no to czeka się na swoją kolej. Jeszcze pobierają wcześniej krew albo z palca, albo ogólnie z żyły, z ręki. No i jeżeli wszystko jest w porządku, to można oddać krew. A dlaczego ty się w to wkręciłaś, że tak powiem? No ogólnie chcę pomóc innym ludziom, bo nie wiadomo, czy kiedyś nam nie będzie potrzeba pomocy. A dużo osób potrzebuje teraz krwi, dużo ludzi w jakichś wypadkach traci sporo krwi, czy przy jakichś operacjach. No a oddając krew my nie tracimy nic, a inni zyskują jeszcze na tym. Do 31 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie można oglądać wystawę prac Henryka Antosza. To pierwsza ekspozycja rysownika z Młodowa, pełna realistycznych portretów najbliższych i sąsiadów, obrazków z codziennego życia czy przedstawień świętych. Z zawodu budowlaniec, z zamiłowania artysta. Pasję do rysowania miał zawsze, ale dopiero na emeryturze ma na nią czas i tego czasu nie marnuje. Rysuje najczęściej czarnym długopisem to, co akurat przyjdzie mu do głowy. Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach na całym świecie, a do końca grudnia można je podziwiać na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie, pierwszej w życiu publicznej ekspozycji Henryka Antosza. To jest czysta amatorszczyzna, tak? Po prostu lubię to. Ja rysuję z uwagi na to, że mam dużo czasu i lubię to czynić, a tematyka jest bardzo różna w zależności, co mnie pociągnie w danym momencie. Także jeżeli tutaj widać, pan Stanisław tematycznie poukładał i to jest bardzo dużo rysunków związanych z moją rodziną.
jak również z moimi współmieszkańcami z naszej miejscowości. W większości to jest czarny długopis poprzez docieranie i jak również ołówek. Miękki po prostu ołówek. No, niektóre rysunki pociągam jeszcze akwarelką, żeby uzyskać kolorek jakiś, a poza tym w większości długopis jest. A tam na przykład jest, to jest taka niekompletna droga krzyżowa. To sobie drzeworyty po prostu Dürera z długopisem narysowałem w takiej formie. Z tym, że jest niekompletna i nadkompletna, no ale to w tym sensie takim, że brakuje tam trzech scen z drogi krzyżowej, ale natomiast są inne, które występują w tym zestawie Dürera. A czy często pan swoje prace pokazuje na wystawach? Raz. Także. Jak pan się czuje z tym? No, skrępowany jestem, ja nie lubię występować publicznie. I proszę państwa, te postacie, które są narysowane przez Henia, wszyscy ludzie są tam podobni. Więc chciałem o tym powiedzieć, że Heniu ma łatwość uchwycenia charakteru człowieka, postaci, którą rysuje. To jest zdolny, skromny człowiek. Na spotkanie ze świętym Mikołajem rozdającym prezenty tradycyjnie już zaprosił jak co roku Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, a także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach. Do Lubaczowa 5 grudnia święty przyjechał bryczką, co jest zupełnie zrozumiałe, bo zima jeszcze do nas nie dotarła. Sobotnie spotkanie w cztery oczy ze świętym Mikołajem w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie poprzedził występ teatrzyku dziecięcego Lentylki, działającego przy Domu Kultury. Następnie Mikołaj zabrał się za coś, na co najmłodsi czekali w tym dniu najbardziej – rozdawanie prezentów. Dzień później z Mikołajem spotkali się najmłodsi mieszkańcy miasta i gminy Oleszyce. Tu w hali widowiskowo-sportowej święty wraz z dziećmi uczestniczył w grach i zabawach, rozwiązywał zagadki, układał klocki, malował i rysował, a w wolnych chwilach rozdawał wszystkim uczestnikom słodycze i drobne upominki. A teraz zapowiedzi. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej imienia świętego brata Alberta zaprasza w najbliższą sobotę 12 grudnia na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się na lubaczowskim rynku. Początek o godzinie 9. A na kiermaszu będzie można dostać ręcznie wyprodukowane ozdoby bożonarodzeniowe, stroiki, kartki świąteczne, rzeźby i hafty, które wykonali m.in. członkowie stowarzyszenia, a także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni świetlic i internatów. Na pierwszy świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy zaprasza także burmistrz miasta i gminy Oleszyce oraz tamtejszy ośrodek kultury. W Oleszycach kiermasz 22 grudnia, początek o godzinie 12 na placu przy ratuszu miejskim. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje restauracja pod Księcia Górką w Oleszycach, ulica Zamkowa 61M. Organizator imprez okolicznościowych, wesel, komunii i bankietów. W ofercie także zestawy obiadowe i najsmaczniejsza pizza wraz z dowozem do domu. Restauracja zaprasza od wtorku do niedzieli od 16 do 23. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.